Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Piotr Głowacki i tym wideo chciałem rozpocząć pewną serię nagrań o inwestowaniu, bo dziś nie wyobrażam sobie osoby, która nie umie inwestować. Dlaczego? O tym chciałem opowiedzieć właśnie w tym nagraniu. Widzicie, spadki sprzed 12 lat 2008 roku wystraszyły wiele osób i odepchnęły od rynku finansowych. Dopiero gdzieś lata 2017-18 przyniosły pewne ożywienie, a to głównie za sprawą wzrostów na Bitcoinie. Dzisiaj coraz więcej moich znajomych, i to takich zwykłych ludzi, tak, pracujących, prowadzących biznesy, zaczyna zajmować się inwestowaniem i to bardzo dobrze. Coraz więcej osób pyta mnie o to, w co warto kupić, w co warto zainwestować. Wielu z Was być może zna mnie z tej drugiej strony, współpracując ze mną, bo przez ostatnie 10 lat współpracuję z inwestorami w ramach serwisu infoinwestor.pl, ale na zamkniętych grupach. I zazwyczaj trafiały albo znajdowały mnie osoby, które były w jakiś sposób zdeterminowane, miały potrzebę, ale też widziały, że na rynkach finansowych da się zarabiać pieniądze. Dzisiaj ktoś, kto nie umie zarabiać na rynku, traci pieniądze. Traci. Te pieniądze mu wręcz uciekają, przepływają przez palce. Być może ma odłożoną gotówkę, tym gorzej, bo siła nabywcza pieniądza również spada. Być może ktoś obawia się deflacji, ale dzisiaj rynek jest taki, że mamy inflację aktywów finansowych. Za chwilę być może dodruk pieniądza przełoży się na wybrane, właściwie już się przekłada na wybrane produkty z tej strefy, strefy realnej. Natomiast to, co widzimy, to drożejącego bitcoina, kryptowaluty, drożejące złoto i srebro, które w mojej ocenie wykorzystane albo też dla kogoś, kto umie tradować, umie inwestować, złoto i srebro może przynosić znacznie większe efekty. Jakie? No, to są zyski rzędu kilkuset tysięcy złotych przy inwestycji kapitału kilkudziesięciu tysięcy złotych. To są surowce, które rosną już po 50-60% i więcej. I mam tu na myśli soję, kukurydzę, pszenicę. A te wzrosty, i to są wzrosty od wakacji zeszłego roku, i te wzrosty przełożą się na wzrosty cen produktów spożywczych już w niedalekiej przyszłości. Tak więc, jeżeli ktoś nie ma jeszcze konta inwestycyjnego, polecam szybko je zakładać, chociażby w formie konta demo, bo wiadomo, nikt od razu nie będzie umiał inwestować. To jest pewien proces, który trzeba przejść. Zajmuje on od 3 miesięcy do roku, zależnie od tego, jakie ktoś ma tempo nauki. I może być tak, że ktoś, kto kupił w marcu, ustrzelił dołek i zarobił pieniądze, ale chodzi o to, żeby nauczyć się zarabiać w długim terminie, w długiej perspektywie, i to jest chyba najfajniejsze, bo to zostaje na całe życie. I zarabianie na giełdzie, na rynkach finansowych może być pewną jakby dodatkową nogą w takim pomyśle budowania stabilnego życia finansowego, bo jeżeli wyobrazisz sobie ten stół ma cztery nogi, tak? Jeżeli odbierzemy to jako metaforę, gdzie każda noga to inna działalność przynosząca pieniądze, biznes, prawda, inwestycje w coś, co jest fizycznym zabezpieczeniem, ziemia, złoto, srebro, drugie, trzecie, mogą to być nieruchomości, mogą to być flipy, mogą to być nieruchomości na wynajem, a czwarta to właśnie inwestowanie na rynkach finansowych. I gdy w biznesie, tak jak teraz, może iść troszeczkę gorzej, to właśnie ta noga finansowa, ta noga związana z inwestowaniem na rynkach finansowych może przynosić naprawdę, naprawdę dobre zyski. I o tym, jak to robić, będę opowiadał na następnych wideach. Tak więc zapraszam Cię do śledzenia tego, co robię, być może subskrypcji kanału na YouTubie, który dostanie drugie tchnienie życia. Kanał nazywa się infoinwestor.pl. Również Facebook, ta sama nazwa, infoinwestor.pl. Zapraszam Cię do śledzenia strony. A jeżeli jesteś, już inwestujesz, albo jesteś inwestorem średnio zaawansowanym, zapraszam na analizy, które prowadzę dla zamkniętej grupy codziennie w poniedziałek o godzinie 10. Na teraz wszystko. Pozdrawiam Cię i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, Piotr Głowacki.